Bardzo często wydarzenia z dzieciństwa kształtują charaktery potem już dorosłych piłkarzy. Tak miał m.in. Leo Messi, który przez większość swojego nastoletniego życia musiał walczyć z niedoborem hormonu wzrostu przez regularne nakuwanie się igłami, aby przyjmować potrzebne leki. Bohater dzisiejszego odcinka również nie miał przyjemnego okresu dzieciństwa. Pomimo przerażających przeżyć jest on dzisiaj jednym z najlepiej zapowiadających się piłkarzy na świecie. Przed Wami ogień, który zmienił życie Eduardo Camavingi. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy tę opowieść od samego początku, czyli od roku 2002. Dokładnie 10 listopada tego roku na świat przyszedł Eduardo Camavinga. Urodził się on w Mikonie, małej społeczności w obozie dla uchodźców w Angolii. Tam długo nie pozostał, ponieważ już w 2003 roku on wraz z rodziną osiedlili się w Fourze, które leżało około 50 km na północny wschód od Rennes we Francji. Eduardo był trzecim z sześciorga dzieci, dlatego więc nie przelewało się w ich rodzinie. Pewnego dnia jego ojciec Celestino postanowił zabrać go na treningi do miejscowego Drapeau Fougère. Jak się później okazało, był to strzał w samą dziesiątkę. Jednak sam Eduardo miał zupełnie inne plany. Na początku nie chciałem grać w piłkę nożną. Chciałem być jak mój brat i trenować judo. Camavinga zdecydowanie przewyższał umiejętnościami swoich kolegów z drużyny. Grał zawsze ze starszymi zawodnikami Drapeau. W końcu przykuł on uwagę Rennes. Skauci tego klubu byli pod ogromnym wrażeniem jego ponadprzeciętnych zdolności. Życie rodziny Camavinga zmierzało w dobrym kierunku, do momentu prawdziwej tragedii. Ośmioosobowa rodzina pewnego dnia musiała zmierzyć się ze stratą całego swojego dobytku. W 2013 roku spłonął ich dom, co było ogromną tragedią. Całe szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Tak młody piłkarz wspominał tamte wydarzenia. Byliśmy w tym domu, który zbudowali moi rodzice przez niecały rok. Pamiętam pożar, jakby to było wczoraj. Byłem w szkole i widziałem strażaków wychodzących przez okno. Pod koniec zajęć nauczyciele podeszli do mnie i mojej młodszej siostry i wyjaśnili, co się stało. Wszystko zostało spalone. Wszystko zostało zniszczone. To wydarzenie wpłynęło na kolejne decyzje Eduardo. Po tamtym dniu jakiekolwiek plany dotyczące judo zostały definitywnie odrzucone. Postanowił on przysiąc swojemu ojcu, że zostanie profesjonalnym piłkarzem. Ponadto sprawi, że jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. Jak się po kilku latach okazało, Camavinga dotrzymał słowa. Eduardo już w wieku 15 lat grał w drużynie rezerw Stade Rennais. Później podpisał profesjonalny kontrakt, a w 2019 roku zadebiutował w pierwszym zespole, co uczyniło go najmłodszym piłkarzem Rennes w historii tego klubu. Później przyszło też pierwsze powołanie do reprezentacji narodowej Francji. 31 sierpnia 2021 roku Camavinga został oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem Realu Madryt. Całkiem niedawno świętował ze swoim klubem triumf Champions League. Eduardo bezsprzecznie dotrzymał słowa danego swojemu ojcu. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.